Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Ekologika na antenie Radia Pryzmat. W środę 18. Witamy bardzo serdecznie w Ekologice. Przy mikrofonie Joanna Markowiak, Amelia Petasz. I dzisiaj naszym gościem jest Cecylia Malik, polska artystka po krakowskim ASP oraz od kilku lat ekolożka i aktywistka. Dzień dobry. Czy mogłaby Pani nam opowiedzieć pokrótce, na czym polega Pani działalność? Tak, ja jestem z wykształcenia malarką. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych i cały czas zajmuję się sztuką, zarówno malarstwem, jak sztukami wizualnymi. I to jest moja praca, ale przez to, że zaczęłam po prostu nie godzić się na różne rzeczy, które mi się bardzo nie podobają w Krakowie i okazało się też, że takich ludzi w Krakowie jest więcej, którzy wierzą w to, że mamy wpływ na rzeczywistość, dołączyłam do krakowskich aktywistów. I w tej działalności łączy sztukę z aktywizmem. Okazuje się, że takie jakieś kompetencje artystyczne, to, że mam jakiś tam pomysł, coś tam umiem zrobić, przychodzą mi do głowy obrazy, może to być bardzo przydatne w organizacji akcji społecznych i artystycznych. Rozumiem, że najpierw Pani brała udział po prostu w akcjach, a kiedy i jaka była akcja, nad którą Pani sama przyjęła odpowiedzialność? Nie, to nie było. Nie brałam udziału najpierw w akcjach. Nie? Nie, najpierw pierwszą zorganizowałam, a potem dopiero zaczęłam brać udział w innych. Tak. W ogóle jak to się stało, że została Pani aktywistką? Tak, stało się to tak. Przede wszystkim uważam, że być aktywistą to jest trochę cecha charakteru. To nie jest to trochę wybór, tylko po prostu się jest taką osobą. Może trochę ekstrawertykiem, może się jest trochę naiwnym i się wierzy w to, że możemy coś zrobić. Aktywistką się stałam tak, że w 2009 roku, bo praktycznie 10 lat temu, 34 września będzie 10 lat, zrobiłam taki bardzo nietypowy projekt. Ponieważ jestem malarką, wymyśliłam sobie, że zrobię pamiętnik fotograficzny, że każdego dnia będę robić sobie autoportret. Ale ten autoportret będę robić sobie na drzewie. I to na innym drzewie. Przez cały rok wchodziłam na drzewa. 24 września wlazłam na pierwsze drzewo i postanowiłam, że będę robić to codziennie i że muszę dotrzymać słowa. A jako taki czynnik mobilizujący mnie przy dotrzymywaniu słowa umieszczałam zdjęcia z Cecylią na drzewie na Facebooku. I to był też moment, kiedy się zapisałam na Facebooka, bo trzeba przyznać, że rola portali społecznościowych w aktywizmie jest bardzo duża. Ja rzeczywiście robiłam tą akcję, znaczy łażenie po drzewach i publikowanie fotografii jako pamiętnik, jako coś bardzo osobistego i jako sztukę. Nie myślałam w ogóle o ochronie drzew. Bardzo się dziwiłam, jak po raz pierwszy dostałam prośbę od kogoś, czy mogłabym wejść na lipę w Parku Duchackim, bo chcą tą lipę wyciąć. No bo ten projekt jakoś tak zyskał sobie dużo sympatyków i bardzo dużo moich znajomych, potem już znajomych dołączali się, chcieli być moimi znajomymi po to, żeby mi kibicować, żeby sprawdzać, czy Cecylia wyszła na drzewo, czy nie opuściła żadnego dnia. I ta społeczność osób kibicujących mi rosła. I wśród ludzi, którzy po prostu bardzo polubili akcję 365 drzew, znaleźli się krakowscy aktywiści i też przyrodnicy i ekolodzy z całej Polski. I tym sposobem ja, zwykłej malarki, artystki, mamy, wśród swoich znajomych miałam takich ludzi na przykład jak Adam Wajrak, który pewnego dnia dał mi lajka i powiedział, że za bardzo mu się nie podobają zdjęcia Cecylii, ale imponuje mu to, że rozpoznaje gatunki drzew. No, ale takich ludzi było zdecydowanie więcej i przez to ja zaczęłam ich obserwować. Zaczęłam dowiadywać się, że jakieś niesamowite rzeczy się dzieją, że tu coś deweloperzy zabudowują osady skrawek zieleni, że tu gdzieś są jakieś wycinki drzew i tak wow, zaczęłam dopiero wtedy to widzieć. Także ten projekt z drzewami, który robiłam jako performance, jako fotografię, jako sztukę, był dla mnie mostem łączącym mnie z byciem aktywistką ekologiczną. Czy mogłaby Pani powiedzieć, jaka była taka pierwsza akcja, jaką Pani zorganizowała? Tak, mogę powiedzieć. Taka pierwsza głośna i ważna akcja, która bardzo dużo zmieniła, to był Modraszek Kolektyw. Akcja Modraszek Kolektyw to była akcja w obronie Zakrzówka przed zabudową. I Ja tą akcję wymyśliłam razem ze swoją siostrą, która też jest artystką, z Justyną Kigę, która mieszka obecnie w Niemczech. Jest artystką wizualną i też aktywistką. I dlatego postanowiłyśmy to zrobić, bo tak jak wam mówiłam, przez projekt z drzewami zaczęłam wśród znajomych mieć zaangażowanych ekologów i aktywistów miejskich. I między innymi moim znajomym stał się Mariusz Waszkiewicz. Na pewno jak będziecie kiedykolwiek zajmowały się obroną przyrody w Krakowie. Będą wam chcieli wyciąć drzewo przed oknem, albo właśnie będą chcieli postawić blok na środku waszego ulubionego parku, to poznacie pana Mariusza Waszkiewicza. Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody jest człowiekiem, który chyba najwięcej zrobił w Krakowie dla aktualnie, w tym momencie w XXI wieku, dla krakowskiej przyrody, dla terenów zielonych i każdy, który walczy o zieleń, musi go poznać. I mu się zaczął bardzo podobać ten projekt z drzewami, kibicował, dawał mi lajki, tam brał udział w jakichś tam kłótniach, jakie to drzewo i w pewnym momencie patrzę się, on na swojego Facebooka wrzucił droga i osiedle na Zakrzówku. I ja prawie tak, byłam taka zupełnie zieloną osobą, nagle tak, co? Na tym Zakrzówku, tam gdzie są te skały cudowne, tam gdzie jest to cudowne jezioro, gdzie się kąpiemy, w takim obłędnym miejscu, tam ma stać osiedle? Niemożliwe. I skontaktowałam się z nim. Mówiłam się z nim na spotkanie i on zaczął mi wszystko opowiadać. I między innymi powiedział mi, że takim jedyne co może obronić Zakrzówek, to jest motylek Modraszek. To jest malutki motylek, który występuje na łące na Zakrzówku, dokładnie na tej łące, która miała być zabudowana, na łące między ulicami Świętego Jacka i Wyłomem. Mieszkają motylki Modraszki i one są na liście owadów chronionych, na czerwonej liście Unii Europejskiej. Więc można iść do sądu i można po prostu bronić tego motylka. Ma się po prostu argumenty prawne. I właśnie powiedział mi o tych motylkach i jak on to mówił, to ja tak siedziałam i zaczęłam sobie tak w głowie wyobrażać takie po prostu sytuacje, że ludzie są przebrani za motyle, że skaczą, grają badminton na Zakrzówku wśród traw i skał, jak to by zajebiście wyglądało. I że gdyby było tak strasznie dużo tych ludzi motyli, to może wszystkie telewizje i gazety chciałyby to pokazać i wtedy powiedzielibyśmy głośno, że Kraków chce dopuścić do zniszczenia takiego miejsca. No i wtedy wydarzyło się też coś bardzo ważnego, bo Mariusz Waszkiewicz powiedział mi: Cecylia, w Krakowie są ludzie, którzy bronią Zakrzówka. Nie jesteś pierwszą osobą, która teraz jest tym oburzona. I powiedział mi, że jest Marcin Kruszelnicki, który jest architektem i mieszka w okolicach Zakrzówka, mieszka na osiedlu podwawelskim, czyli blisko. I razem z Jerą Kapicą, z Michałem Szpakiewiczem tworzą stowarzyszenie nieformalne Zielony Zakrzówek. I od paru lat walczą o to, żeby Zakrzówek nie został zabudowany. No i ja właśnie wtedy odwiedziłam tego Marcina Kruszelnickiego i zaczęłam się od niego dowiadywać całej historii Zakrzówka. No. Czyli Modraszek Kolektyw, który założyłam z siostrą, jakby przyszedł z pomocą, z odsieczą, Stowarzyszeniu Zielony Zakrzówek, który trochę słabł i tracił nadzieję, że mu się to uda. I przez, słuchajcie, walka Zakrzówek w zasadzie dla mnie trwała 8 lat. Dla mnie trwała 8 lat, dla ludzi Zielonego Zakrzówka trwała kilkanaście lat. To było co parę lat musieliśmy od nowa protestować. Miasto miało bardzo wiele narzędzi w ręku, żeby to miejsce uratować i gdyby nie nacisk krakowian, nie udałoby się, ale największym sukcesem w tym wszystkim było to, że myśmy się wszyscy nie zostawili do końca. Że przez te wszystkie lata, przez cały czas ludzie z Zielonego Zakrzówka byli na każdej radzie dzielnicy, po prostu trzymali rękę na pulsie i po prostu cały czas czuwali nad sprawą i przez też ten cały czas myśmy mogli liczyć na Mariusza Waszkiewicza, że złoży sprawy do sądu, że prawnie będzie nas wspierał. Bo w obronie przyrody bardzo ważne jest, żeby mieć prawników, żeby przy pomocy prawa to robić. A to, czym ja się zajmuję i moi przyjaciele, na początku to była moja siostra Justyna, a potem ludzie, z którymi aktualnie tworzę stowarzyszenie CSW Wiewiórka i z którymi robię wodne masy krytyczne, Bartolomeo Koczyna, Wesołowski, mój mąż Piotrek. Potem myśmy razem działali w Modraszek Kolektyw i to, co myśmy robili, to po prostu robiliśmy sytuacje medialne. Robiliśmy happeningi, które po prostu były ciekawe i atrakcyjne dla telewizji i gazet. Przez co ta walka jakby Zielonego Zakrzówka i Mariusza Waszkiewicza była nagłośniona. I przez to, że były takie trzy elementy. Myśmy robili coś atrakcyjnego dla mediów i popularyzowaliśmy temat. Mieliśmy człowieka, który znał się na prawie i mieliśmy aktywistów, którzy cały czas monitorowali, na jakim etapie jest sprawa. Przez to doprowadziliśmy, że na tej łące został uchwalony użytek ekologiczny, na łące, na której miało stać osiedle dla kilku tysięcy ludzi. Głównie jest Pani znana z tego, że pomaga Pani, jakby interesuje się rzekami i tworzy akcje związane z rzekami polskimi. I chciałam się zapytać, jak to zainteresowanie ekologią przemieniło się tak bardziej trochę w rzeki? Dobrze, powiem Ci. Tak, bo rzeczywiście ten aktywizm u mnie rozpoczął się od obrony terenów zielonych w Krakowie. Czyli byłam taką miejską, krakowską po prostu aktywistką. Ale jak się człowiek zacznie interesować rzekami, to wypływa dalej, bo rzeki nie mogą być tylko w mieście, czy tylko w jednej wiosce, w jednej miejscowości, tylko po prostu płyną dalej, łączą się wszystkie ze sobą, wpadają do morza i trudno być po prostu w jednym miejscu. Rzekami moja przygoda się zaczęła w ten sposób, że bardzo przy walce Zakrzówek pomagał nam ornitolog Kazimierz Walasz. Tak jak takim największym obrońcą przyrody w Krakowie jest Mariusz Waszkiewicz, to chyba największym znawcą krakowskiej przyrody z kolei jest doktor Kazimierz Walasz. Jest ornitologiem. Ornitolodzy zazwyczaj mają bardzo dużą wiedzę o przyrodzie, taką szeroką, bo ptaki potrzebują bardzo skomplikowanych ekosystemów do życia. No i Kaziu Walasz sprawdzał, czy wszystkie teksty, które pisze o Zakrzówku, mają sens i pewnego dnia powiedział mi tak: Cecylia, Ty wiesz, że Zakrzówek to jest dla ludzi tak naprawdę, nie dla przyrody, bo dla zwierząt dużo cenniejszym miejscem niż Zakrzówek jest na przykład Las Łęgowy nad Wisłą wzdłuż Księcia Józefa. Tam mieszka najwięcej chyba krakowskich zwierząt. W ogóle to powiem, pokazał mi mapy, którędy po Krakowie wędrują zwierzęta. I że liczył dla miasta, robił taki raport, liczył ile jest zwierząt w Krakowie i żeby to zrobić, wędrował wzdłuż krakowskich rzek. I zapytał się mnie, czy ja wiem, ile jest w Krakowie rzek. I ja wymieniałam, ja jestem teraz starą krakowską i po prostu trzeba się przyznać, że zapomniałam o Dłubni w Hucie. No i Kazimierz Walasz powiedział mi, że prawdopodobnie nikt nie spłynął wszystkimi krakowskimi rzekami. I sobie pomyślałam tak, wow, na Monteveres jest kolejka, a tutaj można dokonać takiego odkrycia, spłynąć wszystkimi krakowskimi rzekami, coś wspaniałego. I zaproponowałam Kazimierzowi Walaszowi, żebyśmy zrobili to razem. I najpierw spłynęliśmy krakowskimi rzekami od granic administracyjnych radzieckim pontonem. I ja w trakcie tych naszych spływów wymyśliłam, żeby zrobić filmy dokumentalne, takie artystyczne już o krakowskich rzekach. Wtedy poprosiłam Piotrka, mojego męża, on zrobił mi ręcznie robioną łódeczkę ze sklejki, której znowu wyglądałam jak bajkowy ludzik. I zaczęłam robić po prostu z kolegami, z takim super dźwiękowcem, Piotrkiem Matejem, z operatorem Piotrkiem Pawlusem. Zaczęliśmy robić film dokumentalny o krakowskich rzekach, które miały wyglądać jak przeprawa przez jakąś Amazonię, przez jakieś nieznane dzikie tereny. I wtedy też nie myślałam o obronie rzek. Chciałam zrobić piękne po prostu wideo, takie bardzo ładne filmy. Ale w trakcie tego projektu, który trwał rok, podczas którego na przykład wpadłam do Wisły kilka razy. Wpadłam do Wisły w marcu. I pytałam się Kazimierza Walasza, że mi się nic nie stanie, przecież ta Wisła jest strasznie brudna. I on mi powiedział: nie, Cecylia, no brudna była, ale już się bardzo oczyściła. Jesteśmy już w Unii Europejskiej, obowiązują nas normy, powstają oczyszczalnie ścieków. To jest głównie muł, nic się nie będzie. I po tej przygodzie, właśnie po tych filmach, kiedy właśnie doświadczyłam tej wody, przeżyłam to, że płynęliśmy sobie na przykład rzeką Prądnik. W Krakowie jest rzeka Prądnik, która od granicy miasta zaczyna być nazywana Białuchą, ale wypływa w Ojcowie i przez całe te wioski nazywa się Prądnik. Jest użytek ekologiczny Dolina Prądnika. Ten użytek jest prawie do dworku białoprądnickiego. I ta rzeczka tam jest takim uroczyskiem. Są piękne, wielkie, stare olchy, cudowno. Ona sobie meandruje, jest prześliczna, jest czysta. I w momencie, kiedy ona jest wpuszczona w taki betonowy kratkę, taki po prostu taką jakby prosty betonowy murek, zaczyna po prostu cuchnąć, śmierdzieć i się płynie obrzydliwym ściekiem. Doświadczyłam po prostu na swojej skórze meandrującą rzekę i potem taką wyprostowaną rzekę obetonowaną, że ona w ogóle przestaje być już rzeką w zasadzie. I wtedy Kazimierz Walasz zobaczył, że zaczynam się interesować tym wszystkim. Powiedział mi: Cecylia, w Krakowie mamy chyba najlepszego hydrobiologa w Polsce, znakomitego na panie, profesor Roman Żurek, on jest znawcą rzek, musisz go poznać. No i ja poznałam profesora Romana Żurka, ale poznałam też wielu innych miłośników Wisły i aktywistów ekologów. Poznałam na przykład malarkę Ewę Ciebielewską, która co roku spływa Wisłę całą. Już teraz chyba nie wiem, świąteczny, który się teraz organizuje plenery artystyczne na Wiśle. W zasadzie od maja do września spędza czas na Wiśle. Zobacz, że tych ludzi po prostu jest bardzo dużo. No i to było takie mocno, bo ta sztuka, ten projekt artystyczny spowodował, że ja po prostu zaczęłam się interesować bardzo, no i stałam się rzeczną aktywistką. Bezpośrednim rezultatem projektu 6 Rzek było to, że z przyjaciółmi postanowiliśmy robić wodne masy krytyczne, czyli namawiać krakowian, żeby pływali po Wiśle, żeby się nie bali tej wody, żeby do niej weszli, żeby do niej wskoczyli, chociaż to jest zakazane. Żebyśmy się cieszyli, że mamy rzekę w mieście i w tym roku była 8. wodna masa krytyczna, którą robię z Bartolomeo Koczynaszem, z Kubą Wesołowskim, z Piotrkiem Dziurdzią, a zaczęłam robić wodną masę z Gochą Nieciecką, która właśnie tak jak wy pracowała w Radiu Studenckim i robiła audycję o Wiśle i tak się poznałyśmy z Gochą i z nią wymyśliłyśmy razem wodną masę krytyczną, ale drugą akcją, która była ważna, która była rezultatem 6 rzek, to był już projekt bardziej zaangażowany, to była po prostu obrona rzeki Białki przed regulacją. No i tak się stało, że stałam się rzeczną aktywistką. Aktualnie należy do czegoś fantastycznego, należy do Koalicji Ratujmy Rzeki, która zrzesza już ponad 40 organizacji ekologicznych plus bardzo dużo osób prywatnych, które postanowiły wspólnie razem działać na rzecz ochrony polskich ostatnich naturalnych rzek. Ja też pamiętam, że częściowo brałam udział w tej akcji warkocze Białki, bo przychodziłam tam z mamą do bunkra, kiedy pletli warkocze, wiele ludzi pletło warkocze. I to niesamowite, tak, ale to cudownie się spotykamy teraz, wow. No, upletliśmy ponad 6 kilometrów warkoczy z kolorowych materiałów i to miała być symboliczna linia broniąca tej rzeki. Plan był taki, żeby upleść warkocz z materiałów długości rzeki Białki, czyli 20 kilometrów. Oczywiście ja nie wiedziałam, że się to nam nie uda. Liczyłam, że może upleciemy kilometr, a tymczasem upletliśmy 6 kilometrów. Trzeba było to wieźć prawie że ciężarówką, wielką przyczepą. Tak, no, bardzo to było super. No, to cieszę się, to też miłe, że już spotykamy się po raz któryś. Tak, ja też się cieszę. A propos zabudowywania rzek i regulowania rzek, jest pani bardzo przeciwna takim ingerencjom. Jakby pani mogła wytłumaczyć, dlaczego nie jest to zbyt dobre dla rzeki? Regulowanie rzeki? No, dla mnie trochę regulowanie rzeki to jest tak jak ścięcie drzewa. Mało kto o tym myśli, ale to jest zabijanie rzeki. Bardzo dobrym przykładem, dlaczego zła jest regulacja rzek, jest aktualna sytuacja. Parę dni temu wydarzyła się bardzo groźny wypadek w Warszawie, awaria kolektora, oczyszczalni ścieków Czajka, wybudowaną w Warszawie w okolicy 2000 roku nowoczesną wielką oczyszczalnię ścieków z pieniędzy Unii Europejskiej, który spowodował, że życie w Warszawie wróciło nad Wisłę. To, że w Warszawie wypoczywa mnóstwo ludzi nad brzegiem rzeki i kąpią się jak za dawnych lat, to właśnie zawdzięczamy temu, że Warszawa ma nowoczesną oczyszczalnię ścieków. No i też temu, że Warszawa jako bardzo nieliczna stolica europejska ma z jednej strony nieuregulowaną rzekę. Bo w Warszawie, w Krakowie mamy uregulowaną Wisłę. Natomiast w Warszawie jeden brzeg Wisły jest nieuregulowany, czyli jest naturalna plaża, delikatne wejście do wody, rzeka sobie trochę meandruje. Przed samym centrum Warszawy i za Warszawą ma łachy, piachu, wyspy. No i na tą rzekę warszawską wróciło życie. Nie ma żadnych zapór przed Warszawą i za Warszawą, także też bardzo dużo ludzi zaczęło pływać łódkami. Zaczęto budować drewniane łódki, takie jak w dawnych czasach i te łódki mogą sobie swobodnie pływać, także ta turystyka wiślana, rekreacja nad Wisłą w Warszawie kwitła. Tymczasem parę dni temu awaria, nagle po prostu bezpośrednio ścieki wpadają do Wisły. Tragedia. Teraz media zaczęły po prostu robić jeszcze bardzo rozdmuchiwać sprawę, zaczęły się pojawiać komunikaty, że to po prostu drugi Czarnobyl, że to w ogóle jakaś absolutna tragedia, katastrofa ekologiczna. Tymczasem hydrobiolodzy mówią, że nie jest aż tak źle. Dlaczego nie jest aż tak źle? Nie jest aż tak źle dlatego, bo na szczęście Wisła jest nieuregulowaną rzeką w większości i ma bardzo duże właściwości samooczyszczania się. I po prostu te ścieki, te wszystkie nieczystości zostaną bardzo szybko przefiltrowane. Także już do Płocka dopłynie dużo czystsza woda i Bałtyk nie jest zagrożony. Gdyby Wisła była wyregulowana, czyli płynęłaby w betonowych murkach, bądź gdyby miała po prostu była szeregiem zapór z dużymi jeziorami, tak jak na przykład mamy sytuację we Włocławku, bo na północy Polski jest jedna potężna zapora i sztuczny zbiornik, co jest właśnie między Płockiem a Włocławkiem, gdyby była taka sytuacja z Wisłą, no to wtedy ta rzeka nie miałaby możliwości oczyszczenia się takich jak ma teraz i ta katastrofa jeszcze byłaby nie tylko niebezpieczna dla nas, dla Polski, dla Wisły, ale również dla całego Morza Bałtyckiego. Także tu mamy właśnie przykład, że nieuregulowane rzeki żyją, nieuregulowane rzeki dają po prostu wielkie możliwości siedliskowe, ma bardzo duże ilości zwierząt. Wyobraźcie sobie, że podobno 2/3 ptaków polskich gniazduje nad Wisłą. Prawdopodobna ilość gatunków. Wisła jest taką polską autostradą ptasią, także najwięcej stacji ornitologicznych właśnie jest nad Wisłą. W ogóle rzeki są korytarzami ekologicznymi, a Wisła to jest taka wielka autostrada, którą ptaki migrują i lecą na południe, dlatego że wzdłuż Wisły mają masę wysp, lasów, gdzie jest bardzo dużo dla nich jedzenia, gdzie mogą odpoczywać. I też mają bardzo dużo obszarów, które są dosyć dzikie, więc jest takim jakby zapleczem do życia dla bardzo wielu gatunków. Wisła nieuregulowana jest dla nas zapasem słodkiej wody do picia w końcu, którą jednak można jakoś oczyścić. Po prostu jest w ogóle, oprócz tej awarii, jest Wisła w coraz lepszej kondycji. No i teraz zaczyna się właśnie wyliczać ekonomicznie, jaką bardzo dużą wartością są właśnie te możliwości samooczyszczania rzeki, że nieuregulowana rzeka zarabia. 300 km nieuregulowanej rzeki zarabia rocznie 126 milionów. No to wyliczy nawet na pieniądze, bo to po prostu jest zysk. To nie jest tak, jak dawniej ludzie myśleli, że jak są krzaki, to po prostu to jest jakieś marnotrawstwo terenu, że są krzaki, które po prostu nic nie robią, albo że jest taka sama rzeka, a mogłaby robić prąd ta rzeka, można by spławiać węgiel tą rzeką, mogłaby służyć. Tymczasem ta nieuregulowana rzeka świadczy nam bardzo wiele usług jako społeczeństwo. Gdyby filmować Wisłę przez tam 3 lata, ona przyspieszy to niesamowicie, to ona po prostu cały czas się rusza, cały czas się zmienia. Wyspy są w innych miejscach są brzegi, ona ma inny kształt. Rzeka jak się ureguluje, czyli wybudujesz po prostu prosty korytarz, przekopiesz po prostu rów, to ona już nie żyje, po prostu tego nie ma, tego wszystkiego. A tak to ona po prostu sobie żyje, ona się zmienia, ona ma inny kształt cały czas i cały czas po prostu masa ryb, ptaków, zwierząt, jakoś po prostu sobie razem z nią żyje i ma po prostu tam swój dom.